Witamy bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Dzień dobry. Dzisiaj zamek. Kto to wybudował ten zamek? A, zamek gdzie? Serdecznie witamy mieszkańców Radzynia Chełmińskiego. Tak, przypomnę, bo zaraz powiesz Podlaskiego. To oni są właścicielami teraz chyba takiego zamku w Radzyniu. No ale co ten zamek? Skąd on się tam wziął? Bo teraz tak, o zamku zaraz powiemy, tylko nas interesuje najbardziej to, co jest jakby na zamku. A, ty już swoje ulubione zabawy, przed zamkiem. Prosimy, żeby państwo zwrócili uwagę na Proszę nie regulować odbiorników. Że Mariusz jednak tutaj naprawdę chce, żeby państwo wszystko widzieli jak najlepiej. I to jest w pełnej krasie zamek. Tam na górze, na tych wieżach, popatrzcie państwo, flagi biało-czerwone, Wojsko Polskie. No właśnie, i z tym Wojskiem Polskim mamy jakiś tam problem z Maciejem, bo nie możemy ustalić, co to za impreza. To na pewno musiało być jakieś święto, czy wojskowe, czy państwowe, bo nawet i na wieżach zamku widać biało-czerwone flagi. Natomiast jakby ktoś z państwa miał jakąś podpowiedź, wiedział coś na ten temat, to bardzo chętnie poprosimy jakiś komentarz, by nam tak, zapraszamy, rozwiązało zrozumienie tematu tego właśnie zdjęcia. Przecież my rozumiemy temat, no, że zamek wybudowali kiedyś Niemcy, tak? Czy jak oni tam, Krzyżacy? Krzyżacy, a to byli co? Dobra, wracam. Krzyżacy? Jesteśmy? Nie, no Niemcy, no, no tylko i wyłącznie to, to właśnie, a teraz jest u nas, no w Polsce. No, ale... zaraz Maciejowi zadamy trudne pytanie. No, Macieju, zwykle, ty się nie oduczysz bycia nauczycielem i mnie przepytam. Nie, Boże. Macieju, kiedy powstał zamek? Gdzie ta ściągałka? 1, 2, 3, 4. O, widzisz? Widzą państwo, w ten sposób uczy się ucznia, jak zapamiętać daty. 1234 rok. No, fajniejszej daty chyba być nie może, bo cztery cyfry po kolei od razu dają piękną datę 13-wieczną, kiedy zamek powstał. No i taka ciekawostka, zamek w Radzyniu Chełmińskim do momentu wybudowania zamku w Malborku był największą twierdzą krzyżacką. No i co teraz? Odkryliśmy bardzo ważne rzeczy, bo zamek w Malborku zna każdy. Każdy zna, Polak i na świecie jest znany. A ciekawe, czy w Radzyniu też jest tak bardzo znany. A dzieki nam. Proszę bardzo. Wcześniej był, tak? Wcześniej, tak, zdecydowanie. Tak, no wcześniej, no bo Malbork później zaczęto budować. I myślę, że o skali znaczenia tego zamku to chyba najlepiej świadczy to, że w tym zamku były przetrzymywane bardzo duże zapasy żywności. Wiadomo, pamiętajmy, że jesteśmy w średniowieczu, więc żywność była wtedy piekielnie ważnym elementem życia, funkcjonowania nie tylko braci zakonnych, ale ogólnie wszystkich ludzi. Do drugiej przetrzymywano tam skarby i, taka ciekawostka, tam był przetrzymywany osobisty skarb, tak można powiedzieć, wielkiego mistrza zakonnego, słynnego Ulricha von Jungingena, a dokładnie całe jego srebro, które posiadał. Naprawdę dokopałeś się do takiej informacji? No. Proszę. Takie ciekawe rzeczy zawsze można się... Który to Ulrich von Jungingen oberwał tam pod... Gdzie to? W 1410. Oczywiście, 15 lipca. Może jeszcze będzie... Może jeszcze będzie okazja, żeby na ten temat porozmawiać. Sympatyczne, że wracamy do najbardziej znanej bitwy przez wszystkich Polaków, bo kto nie zna bitwy pod Grunwaldem? No ale tam ci Europejczycy, którzy tam przyjechali wspomagać Ulricha, też pewnie pamiętają. Pewnie udało się panu. A i też taka fajna ciekawostka, a propos właśnie, jak już Maciek wyrzucił temat bitwy pod Grunwaldem, to po bitwie pod Grunwaldem właśnie zamek w Radzyniu Chełmińskim został zajęty przez Władysława Jagiełłę i Jagiełło zachował się, o i to jest właśnie fajne zachowanie władcy, fenomenalnie, ponieważ wszystkie te skarby, które odnaleziono w zamku, rozdzielił pomiędzy swoich rycerzy, którzy walczyli u jego boku pod Grunwaldem. Władysław Jagiełło, przypomnijmy, król Polski i... Książę Litewski. Książę Litewski, no, czyli dwa te wspaniałe państwa tutaj brały udział też w bitwie pod Grunwaldem, prawda? No i potem troszkę jakby taka smutna część, bo to co państwo widzą to niestety są ruiny, mimo że one są w miarę ładnie zachowane, ale jednak są to ruiny. No i tutaj się przełożyli do tego Prusacy, którzy niestety po pierwszym rozbiorze ten zamek wpadł w ich ręce i zaczęli go sukcesywnie rozbierać. I wiele budyneczków do dnia dzisiejszego właśnie w Radzyniu Chełmińskim jest zbudowane z cegieł z zamku
w tymże mieście. No i na całe szczęście gdzieś tam w 1837 roku zaczęło się jakieś larum i zatrzymano tą rozbiórkę i pozostało to mniej więcej w takim stanie. I fajnie, bo oczywiście tam jakieś prace konserwatorskie trwają do dnia dzisiejszego, bo coś tam wiadomo przy ruinach musimy robić, nawet po to, żeby je udostępnić innym. I chodzi tutaj chociażby o względy bezpieczeństwa. Na pewno fenomenalna budowla, gdzie widać te wysokie właśnie gotyckie okna, wieże z pięknym pięknem, które gdzieś tam znawcy tematu podkreślają, dają przepiękny widok na całą okolicę, bo wiadomo, to ku temu także służyły. Do tego gdzieś tam chyba są przedstawiane w podziemiach makiety budowli średniowiecznych i to, co bardzo często ludzie lubią i w zamkach średniowiecznych szczególnie oglądają, czyli narzędzia tortur. Popatrz, narzędzia tortur. Ja tylko tak, bo się zastanowiłem, mówisz, no to Prusacy, to kto to oni byli, to dlaczego oni nie szanowali tych swoich historii? No, a Krzyżacy to mieli coś wspólnego z nimi? To oczywiście. No, jak, no, to no, dlaczego, no to jak oni w ogóle nie szanowali swoich historii, ci Prusacy? Rozebrali zamek. Przodkowie to Krzyżacy właśnie, więc aż trudne do wiedzenia, ale oni podchodzili do wszystkiego pragmatycznie, bo po co im było. Czy to jest słowo pragmatycznie tutaj w ogóle się nadaje? Tak w ich mniemaniu chyba to tak by wyglądało. Natomiast no, oczywiście wiadomo, że szkoda, bo jeżeli to był tego typu zamek, bo gdybyśmy mówili o jednym z wielu zamków krzyżackich, bo wiadomo, Krzyżacy postawili wiele zamków, ale jak patrząc historycznie, że to był jakby ten drugi w kolejności, a pierwszy historycznie jakby, jeżeli chodzi o chronologię, jeden z najważniejszych zamków krzyżackich, to ewidentnie no, dziwne to było, że zgodzili się na jego rozbiórkę. Ale może interes pojedynczych ludzi był po prostu wtedy ważniejszy. Po drugie, mogli też to zrobić, Macieju, pamiętaj, trochę złośliwie, bo mogli przewidywać, że te ziemie kiedyś wrócą do Polski. No to dlaczego? Tak myślisz, że oni tak myśleli? Dla mnie jest to akurat całkiem, nie jest to jakaś niedorzeczna hipoteza. Aczkolwiek no, przejdźmy do rzeczywistości. No i oczywiście zamek jest słynny jeszcze z jednego punktu, ponieważ w 1971 roku stał się planem filmowym takiego bardzo słynnego w latach 70. i myślę, że dzisiaj też jakaś tam część młodzieży może coś na ten temat wiedzieć, filmu pod tytułem Pan Samochodzik i Templariusze. To jest oczywiście film nakręcony na podstawie powieści pana Zbigniewa Nienackiego i właśnie mury i ruiny zamku w Radzyniu Chemińskim były bazą zamku tego, który był w tejże opowieści pana Nienackiego. Myślę, że też do dnia dzisiejszego można to sprawdzić, bo w podziemiach, z tego chyba co pamiętam, zostały pozostawione dwa albo trzy znaki templariuszy, ponieważ akcja filmu wiąże się z skarbem templariuszy. Oczywiście templariusze nie mieli nic wspólnego z tym zamkiem w Radzyniu Chemińskim, ale jak się kilka... Czyli znaki są tylko po filmie. Oczywiście tak, pozostały po filmie. Nie, no... Albo jeden zakon, albo drugi. Tak, no dobrze, tak dobrze by nie mogło być, żeby jeden zamek był w rękach dwóch zakonów i po drugie templariusze wtedy już byli w takim odwrocie, trochę bym powiedział, w drugiej połowie XIII wieku. Także na pewno ranga tego miejsca wzrosła przez to, że został tam nakręcony ten pięcioodcinkowy serial. A my, jeżeli ktoś tam nas słucha i uważa, że warto, to zachęcamy, żeby odwiedził zamek, chociażby dlatego, że tam pan Samochodzik i Templariusze... A oczywiście pana Samochodzika grał nasz as wywiadu, to... czyli... A, J23. czyli no. Stanisław Mikulski. No nie wiadomo, czy on był, bo to był tak. Nie wnikajmy, no tak, każdy zna i nie. No, kto nie oglądał stawki, to nie oglądał stawki, no, oczywiście, niż żyć. W ogóle nie ma o czym. Poza tym, jak na tamte lata, naprawdę doskonały serial. Tak. Ja się też z tym zgadzam. Mimo wszystko. Chociaż być może będą tacy, którzy powiedzą, co wy tutaj pleciecie, to w ogóle tam, co, kto to jest. Pod uborze politycznie nie będziemy wnikać. Najfajniej, całkiem dobrze ta realia chociażby II wojny światowej pokazana. A to już jest duży plus. I pamiętajmy, że wtedy filmy były jeszcze te takie prawdziwe. Czyli to wszystko było nie na jakimś tam zielonym
tle, tylko to wszystko było rzeczywiste, realne. Trochę tak jak my. Korzystamy, korzystamy z nowości. No i ty w ogóle nowość. O, właśnie, właśnie możesz, no właśnie, dobra, możesz pokazać. Dobrze, jak zawsze, bo Maciek jak zawsze. A ja w międzyczasie tak. Każe mi znikać, tylko coś zapraszamy, ja, tak. Dobrze, dobrze, nauczysz się. Zapraszamy Państwa do tego, żeby Państwo odwiedzali ten zamek. Bardzo prosimy tych, którzy uważają, że nasza tutaj działalność jest warta tego, żeby tam dać łapkę w górę, to zachęcamy, łapkę w górę. Prosimy, żeby udostępniać nasze filmy i prosimy, że, no. I jeszcze tutaj na koniec ja jeszcze raz poproszę, jakby ktoś z Państwa naprawdę wiedział, co to tak, za, oczywiście, za impreza, to byśmy bardzo, bardzo, bardzo Wojsko Polskie. Bo na pewno jest to Wojsko Polskie, na pewno Znaki Polskie. Jest to okres II Rzeczypospolitej, tylko nie za bardzo wiemy, co to za nie możemy dotrzeć. Uroczystość czy impreza wojskowa się odbyła na zamku. Także. Na dzisiaj chyba tyle. Dziękujemy. A nie, czekaj, bo jeszcze te. Co subskrypcja. Oczywiście, subskrypcja. My wrócimy, że ta technika jest fajna. Także dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.